w słońce, a i tak będzie świeciło, seniorita. Widziałaś prawdę na własne oczy. Nie mogę zrobić nic więcej, żeby cię przekonać. Teraz wszystko zależy od ciebie. Czy mam jakiś wybór? Muszę uwierzyć przynajmniej częściowo, inaczej moje życie nie miałoby sensu. Jesteś prawdziwą sceptyczką, Akli. To dobrze. Potrzebujemy ludzi takich jak ty, którzy są przeciwwagą dla beznadziejnych romantyków. Takich jak ja. Co teraz będzie? Minstrum powiedział ci o równowadze. O Stark i Arkadii. Mężczyzna o imieniu Tobias. Nazywano go Westrum, chyba. Westrum Tobias. Więc Tobias został Westrum. Dobrze. Jak tylko go spotkałem lata temu, wiedziałem, że daleko zajdzie. Był wtedy tylko Istrum, uczniem równowagi. Ale był bystry i zaradny. Więc wiesz, o co chodzi z równowagą. Tobias powiedział mi, że zabrakło strażnika i równowaga jest zagrożona. Powiedział, że to sprowadzi chaos na oba światy. To już się zaczyna. Dowodem są twoje koszmary. Ty wyczuwasz chaos najsilniej, ale inni ludzie też zaczynają zauważać, że coś się dzieje. Tak jak wczoraj wieczorem. Co wczoraj wieczorem? To, co widziałaś. Tym razem nie byłaś sama. Inni też to widzieli. To już nie koszmary. To zdarzyło się na jawie. Pierwsza oznaka szkód, jakie może wyrządzić chaos. Podział się załamuje. Jeszcze za wcześnie na połączenie obu światów. To miałoby katastrofalne skutki. Kim naprawdę jesteś, Cortez? Słucham. Znają cię w Arkadii. Tobias nie znał twojego prawdziwego nazwiska, ale znał ciebie. A pan Westhouse znał cię jako Chaveza. Leży kilkaset lat temu. Ach, więc poznałaś moje tajemnice. Nie powiedziałabym. Dla mnie nadal jesteś tajemniczy. To dobrze. Nie pozbawiajmy się tajemnicy. Nudno byłoby wiedzieć wszystko, znać całą prawdę. Nie ma w tym magii. Magia nie polega na wiedzy. Magia to nieprzerwana ciekawość świata. Ja wolałabym poznać prawdę, po prostu żeby cię poznać. Bo szczerze mówiąc, nie mam nic złego na myśli. Przerażasz mnie, Cortez. Boję się. Zaspójcie. Nie tylko ty, seniorita. Ale na razie muszę pozostać tajemniczy. Są sprawy. Sprawy, o których nawet ty nie powinnaś jeszcze wiedzieć. Rany, dzięki. Naprawdę mi pomogłeś. Przepraszam. Może później, kiedy będziemy wiedzieli, co przyniesie przyszłość, zdradzę ci więcej. Myślę, że mogę ci to obiecać, seniorita Ryan. Później. A na razie musimy porozmawiać o istotniejszych sprawach. Pomogłeś mi wcześniej, prawda? W skoku? Si. Masz w sobie moc. Na razie jednak muszę ci pomagać, aż nauczysz się dzięki niej samodzielnie przywoływać sny. Sny? Tak. Podróż między światami zawsze prowadzi przez krainę snów. To jedyna droga. Jesteś w stanie sama otworzyć tunel. Ale pamiętaj, nie zawsze ci się to uda. Co przez to rozumiesz? Moc, magia jest w tobie. Kiedy śnisz, czasami otwierasz portal, nawet o tym nie wiedząc. Jednak na jawie jest już trudniej. Nauczysz się to robić, ale musisz poćwiczyć. Myślę, że nie chcę tego robić. Musisz. Od tego zależy los światów. Więc co mam robić? Musimy działać razem, April. Ani ja nie poradzę sobie sam, ani ty. Ale co właściwie musimy zrobić? Cztery rzeczy. Musimy odnaleźć zaginionego strażnika. Musimy odnaleźć bramę do jego królestwa i dysk, który jest kluczem do jego wieży. I musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby zmylić i pokonać awangardę. Co zrobimy, żeby znaleźć strażnika? W chwili, kiedy opuścił tron i porzucił królestwo, wkroczył do naszego świata. Do tego świata. Stark. Tutaj się urodził, więc tutaj musi powrócić. Ale może być wszędzie, racja? To miasto ma moc, April. Nie magię,
wyciągać miny. Tutaj znajdują się wszystkie elementy układanki. Ty, ja, awangarda, strażnik. Na pewno tutaj jest. Nie wiem dokładnie gdzie. Może awangarda wie. Myślę, że mogli go złapać. Jeśli go złapali, to jak go uwolnimy? I do czego jest im on potrzebny? Do czego nam jest potrzebny? Opuścił moje królestwo, ale jest ostatnim strażnikiem i tylko on może otworzyć dla następcy wrota do swojej krainy. Awangarda wie o tym, ale nie wiedzą na razie, jak się tam dostać. Jak pokonamy awangardę? Awangarda jest silna i staje się coraz silniejsza. Nawet w Arkadii zdobywają przyczółek. A skoro Tyren jest na wolności, przyszłość wygląda dość ponuro. Skąd wiesz tak wiele o tym, co się dzieje w Arkadii? Słyszę głosy, seniorita. Głosy, którym ufam. Mówisz, że awangarda jest tutaj silna. Jak to możliwe, że o nich nie słyszałam? Nie używają tutaj tej nazwy. Słyszałaś kiedyś o kościele Volteka? Jasne, oni... Och, to właśnie awangarda? Si. Więc są bardzo potężni. Ale dlaczego tutaj przybrali inną nazwę? W Arkadii nie ukrywają swojej filozofii. Dobra. Twierdzą, że należy zniszczyć równowagę. Dobra, jak to mówią, przywrócić rodzajowi ludzkiemu chwałę przyszłości. Tutaj nie mogą otwarcie tego głosić, więc powoli, ale skutecznie zatruwają i niszczą społeczeństwo.